Witam Państwa. Tutaj całe nagranie naszego przyjaciela jest, będzie u mnie tam na kanale z wczorajszego dnia na temat tych urządzeń tutaj do oczyszczania żywności. I chciałem po prostu, chciałem Cię zapytać, żebyś mi wyjaśnił tam kilka rzeczy na temat tych urządzeń. Mhm. Jeszcze tak w skrócie po prostu, żeby ludzie wiedzieli, a potem kontakt. Widzę, że tutaj jest strona internetowa www.vvd.pl i tutaj można to. Natomiast kilka słów tak na temat tych urządzeń, bo to widzę, no cóż, że... Tak jak zapowiedziałeś, są to urządzenia, które służą do oczyszczania żywności. Nie mylić z ozonatorami, nie mylić z ozonowaniem, nie mylić z dezynfekcją, jeżeli chodzi o naszą żywność, dlatego że dezynfekcja przeważnie kojarzy się z dezynfekcją tylko zewnętrzną. Tak. Natomiast te urządzenia i te technologie, którą wykorzystują, w 100% naturalną technologię. Może tak na tle tych urządzeń właściwie. Tam ten pokazać, tak, jak one wyglądają, bo tam są reklamy tylko, a tutaj. Tak. Tyłu tego, powiedzmy, rozwiązania jest właśnie technologia. Mhm. Technologia ta służy do tego, żeby tą żywność oczyścić, ale oczyścić komplementarnie, czyli ze wszystkich toksycznych związków, które w żywności się znajdują, jak również z dodatków do żywności, typu wirusy, typu bakterie, ale oprócz tego właśnie glifosat, czyli Roundup, metale ciężkie, hormony, antybiotyki, wszystkie te substancje w naszej żywności są oczyszczane. Marcin Bustowski się ucieszy chyba tam, jak... Znam Marcina, oczywiście kojarzę, też śledzę jego kanał i też słyszę jego wspaniałą robotę w kwestii propagowania informacji dotyczącej, jak nasza żywność jest zatruta tym glifosatem, tym Roundupem, i który jest stosowany przez naszych rolników, chociaż uważam, że to, ci ludzie to nie powinni nazywać się rolnikami, którzy używają glifosat. Więc te urządzenia, ich zadaniem jest oczyszczenie żywności właśnie z tych produktów. Mamy dwa urządzenia, które są, mają w sobie dwie różne technologie. Obie są skuteczne pod kątem oczyszczania żywności. Niemniej jednak to urządzenie, za którego powiem, jest zdecydowanie troszeczkę skuteczniejsze. O, tak to wygląda w środku. Tak mówiłem, mamy dwa urządzenia z różną technologią. To urządzenie, czyli Eco 04, wykorzystuje technologię plazmy i ozonu. Ozon to, tak jak mówiłem, większość ludzi już kojarzy, natomiast połączenie technologii, czy wzbogacenie technologii ozonowania o elektrolizę, czyli o plazmowanie, powoduje zdecydowanie większą skuteczność w kwestii oczyszczania tej żywności. Nie tylko zdezynfekowania dzięki ozonowi, ale także właśnie poprzez tą plazmę oczyszczenie z żywności z tych wszystkich szkodliwych substancji. Dlatego też nie możemy do końca nazwać tego zwykłym ozonatorem w związku z użyciem plazmy. Natomiast to urządzenie to jest całkowicie nowość pod kątem technologii. To jest Eco 05, nowej, nowoczesnej, bardzo zaawansowanej technologii, która wykorzystuje technologię jonów hydroksylowych, bądź też nazywaną technologią jonów wodorowlenowych. Jak ktoś chciałby więcej informacji na ten temat, wystarczy w Google sobie wpisać jony hydroksylowe czy wodorowlenowe i tam dostanie zdecydowanie więcej informacji. Co oczyszczamy? Oczyszczamy warzywa, owoce, mięso, wędliny, ryby, owoce morza, ziarna. Natomiast w przypadku tego urządzenia mamy jeszcze dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości tworzenia wody plazmowanej bądź wody ozonowanej. I jeszcze to urządzenie, jak już jak zwykły ozonator, ma zawór zewnętrzny, za pomocą którego możemy na przykład sypkie rzeczy ozonować, bądź takie, które nam się do urządzenia nie zmieszczą. Oba urządzenia wykorzystują wodę. Do worka, tak? Nie. O, tu jest kosz, kosz obrotowy. Tak. Tutaj w środku widzimy, są dwa wyjścia od generatora ozonu i jeden generator plazmy w środku. Tutaj wkładamy kosz. Oba urządzenia pracują, czy mają właściwie nośnikiem, czy medium jest woda. Przez wodę wszystkie te substancje, o których mówimy, ta technologia, która wykorzystuje, powoduje to, że potrafi ona wnikać w produkty żywnościowe, dlatego że w każdym produkcie żywnościowym znajduje się woda.
Więc ta woda poprzez te substancje, poprzez wodę wnikają do środka i są w stanie oczyścić nawet tą żywność w środku, czyli wyciągnąć te szkodliwe substancje, z wyjątkiem Roundupu, bo Roundup jest na tyle szkodliwy, ten glifosat, że jego usunąć nie można, ale te technologie potrafią go zamienić w stan obojętny, organiczny, który w tym momencie już nie jest szkodliwy dla naszego organizmu. Tak. I to jest fenomenalne rozwiązanie i tak jak mówiłem, odbywa się to w sposób naturalny, dlatego że plazma i ozon są pozyskiwane z powietrza, natomiast jony wodorotlenowe są, czy hydroksylowe są pozyskiwane z wody i z powietrza. Tak. Więc tu nie używamy absolutnie żadnych środków innych, jak tylko naturalne, żeby oczyścić tą naszą żywność. To znaczy teraz tak, wkładamy tutaj do koszyczka, wkładamy te artykuły. Nalewamy wodę pod ten znacznik tutaj i wkładamy produkty żywnościowe. Osobno warzywa, owoce, osobno mięso, wędliny. Dlaczego? Dlatego, że mamy programy, które są w 100% zautomatyzowane i są osobno. Jest mięso, warzywa, mięso, wędliny, warzywa, owoce. Tutaj są, mamy ziarna, tu możemy sztuczce, tu możemy ozonować wodę lub plazmować wodę. Są to osobne, dlatego że proces oczyszczania w przypadku mięsa i warzyw jest inne czasy i inne dawkowanie. Tak. Więc no, ten czas na przykład przy mięsie jest dłuższy. On tutaj jest trwa w tym według 20 minut, tu jest tam. Tutaj 18 minut, tak. Więc możemy te czasy, tutaj te czasy są automatycznie dopasowane. Natomiast warzywa możemy mieszać z owocami, tak samo mięso możemy mieszać z wędlinami, bo te czasy są identyczne. Aha. Proces jest w pełni automatyczny, nie potrzeba się zastanawiać, ile używać, jak długo używać. Następnie po skończonym procesie woda jest wylewana tutaj grawitacyjnie po otwarciu zaworu, a tutaj już jest bardziej zaawansowane, jest pompa wodna, która po naciśnięciu przycisku wyrzuca nam tą wodę na zewnątrz. Aha, czyli trzeba jakieś podłączenie tam. Z tyłu jest z tyłu. Wyjście, jest wąż w komplecie, który można sobie albo podłączyć, albo go po prostu spuścić do jakiegoś naczynia czy do zlewu. Z tego co Tadek Rolnik już w tamtym roku, kiedy on był pierwszym w Polsce człowiekiem, który testował te urządzenia i który miał to u siebie, żeby to posprawdzać, to już wiem, że już od tamtego roku wykorzystuje, nie wylewa tych wód po oczyszczeniu, tylko tą wodą po ozonowaniu, czy plazmowaniu, czy tutaj po, z tymi jonami wodorotlenowymi, wykorzystuje tą wodę, podlewa rośliny. Podlewa rośliny. I mówi, że te rośliny zdecydowanie mniej chorują, są pozbawione pasożytów i zdecydowanie lepiej rosną, jak są podlewane taką natlenioną wodą. Aha. Więc nic się tu nie marnuje. A co się dzieje z tymi powiedzmy rzeczami, które są w tym mięsie na przykład? Te które wyciągają. Są wyciągane, są wyciągane z produktów żywnościowych i one są wyciągane do wody. I albo się w tej wodzie rozpuszczają, albo na wskutek ozonowania giną. Dlatego, że ozon z plazmą mają, oprócz tego, że mają właściwości oczyszczające, to jeszcze mają właściwości dezynfekujące. Tak. Więc nic, co ma kontakt z ozonem, czy z wodorotlenami, nie przeżyje. Już nie przeżyje. Więc to ginie wszystko. Aha, no właśnie, dlatego... Właśnie, tego nie ma już. Jak mówię, że Tadeusz używa tą wodę, ja myślę sobie, ta woda zawiera, powiedzmy, te trujące substancje, ale ich nie ma. Tak? Dlatego można wykorzystywać. Utylizuje. Z tego co słyszę, jak sobie ktoś plazmuje albo ozonuje wodę tutaj, że później ludzie to piją. Tak. Bo to jest woda pozbawiona jakichkolwiek substancji szkodliwych. Tak. A można samej wody ozonować ewentualnie, bez żadnych tych. Moja żona sobie i mama moczą w tym nogi, natleniają się po prostu przez skórę, poprzez polewanie kończyn twarzy właśnie taką natlenioną, ozonowaną wodą. Ja domyślam się, że tak, że z sobą tam powiedzmy przez internet tam jest numer telefonu jakiś. Jest oczywiście, jest strona www.vvd.pl. Na tej stronie jest komplet informacji. Są filmiki bardzo fajne, pokazujące jak to działa, filmiki takie demonstracyjne, jak to funkcjonuje. Jest też kontakt telefoniczny, gdzie można zadzwonić, dopytać się o jakieś, powiedzmy, rzeczy, których ktoś, nie wiem, potrzebował. No i oczywiście są linki do dystrybutorów, do sprzedawców, między innymi właśnie do Tadeusza. Jest link do jego strony wyciskajzdrowie.pl. I poprzez tą stronę internetową u niego można takie urządzenie zamówić. A najfajniejszą informacją jest to, że z okazji dożynek to od wczoraj do końca sierpnia tego roku 2022, jak 20%. Ktoś sobie zamówi to urządzenie,
to przy rozliczeniu, jak wpiszę kod rabatowy dozynki, czyli bez rzec kropką, tak, piszę sobie kropki. Kod rabatowy dozynki, dostanie 20% rabatu. Tak jest, tak jest. Dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie bardzo i do zobaczenia na następnych dozynkach. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Dziękuję bardzo, na razie.